Thank you.
Jesteś ranna? Dzięki, Bridges. Nie wierzę, że żyjesz. To mój tekst, głuptaś. Myślałem, że nie żyjesz. Mama mówiła tak o tobie. Była przy mnie. Zawsze. Ale po ataku przestała działać. Chciałem ją naprawić, wprawić piach w ruch. Ale czułem, że to koniec walki. Walki o ciebie. Cóż, teraz możemy walczyć razem. We dwoje, ty i ja. Jesteś gotowy? Oczywiście. Gdy cię poznałam, nie handlowałeś złomem. Naprawiałeś rzeczy, dawałeś im nowe życie. Zbierałeś części i tworzyłeś z nich coś nowego. Ja też to potrafię. Ale ta część jest zbędna. Liczy się tylko czas, który mogę spędzić z tobą. Odmierzajmy wspólne chwile sami, razem. Oświadczam ci się. Chcesz mnie? Tak. Chcę. Tak. Jeszcze jedno. Co? Pogódź się z mamą. Proszę. Powiedz jej, że tego chcemy. Pomóż jej zrozumieć i zaakceptować. Potrzebuje nas, a ja jej. Dobrze. Na pewno to naprawię. Sorry, że byłem takim dupkiem. Byłem dla was okropny. Chcę popracować nad swoim związkiem. I choć nigdy nie będę dorastał wam do pięt, chciałbym jakoś pomóc. Jeśli coś wam się zepsuje, walcie do mnie. UCA mogą na mnie liczyć. Trochę się będę przyzwyczajać, ale już najwyższy czas. Dołączymy do sieci UCA. Nie zawiodę cię. Słowo. Nigdy cię nie zapomnimy. Dzięki. Sam, cały region jest już połączony z siecią chiralną. Możesz iść dalej.
Żeby podłączyć węzeł południowy, potrzebujesz czegoś z jeziornego. A? Chyba nie łapię. Nie można ich podłączyć do sieci i niech drukują, co chcą? Wszystkiego nie wydrukujesz. Wiesz o tym, prawda? Żywność, leki, związki organiczne, twoja krew. Tak skuteczna w walce z wynurzonymi. Nie można ich wysłać przez sieć, tylko w tradycyjny sposób. Od ostatniego ataku mieszkańcy południowego ledwo zipią. Jeśli mają przeżyć, potrzebują jak najwięcej zapasów z jeziornego. Wróć tam po zlecenie. Nawiasem, może się zdarzyć, że będziesz podróżował z pustymi rękoma. To strata czasu. Wykorzystuj go. Staraj się zawsze mieć w zanadrzu jakieś zlecenie. Tak się składa, że śmieciarz właśnie jedno wystawił. Wygląda na to, że on i Hiralistka czegoś potrzebują. Myślę, że dla dobra wszystkich powinieneś je przyjąć. Szczegóły znajdziesz w terminalu. Uważaj, Sam. Wysoki poziom Hiralium na północ od węzła południowego. Wygląda to na intensywny opad temporalny. To chyba jakaś burza. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Szczerze mówiąc, właściwie jej nie widzę. Burza powinna szaleć przy laboratorium, ale z dzieckiem nie mogę tego sprawdzić. Na razie chyba nie spowodowała zniszczeń, ale czy mógłbyś zbadać sprawę? Tylko nie zbliżaj się za bardzo, dobrze? Możesz użyć tych cudeniek, żeby ogłuszyć wrogów i zyskać trochę czasu. Po prostu rzuć. Wybuchną w chwili uderzenia. Wyzwalają impuls, który powinien obezwładnić wszystkie żywe istoty w zasięgu. Ale tylko żywe. Z wynurzonymi ci nie pomogą. Thank you.
Dozwolone. Hmm.
straż. Thank you.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Odkażanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Zbytnio nie ucierpiał. Wygląda na to, że wszystko ok. Chyba wybrali właściwego człowieka. Wiesz, te rzeczy, które przyniosłeś, silnik i kieszeń, to coś innego niż zwykle dostajemy. Zupełnie nowe projekty. I pomyśleć, że stworzył je śmieciarz. Słyszałem, że jest dobry, ale nie spodziewałem się takich majstersztyków. Dam znać siedzibie i czym prędzej ogarnę oceny. Hej! Centrum dystrybucji właśnie przysłało wyniki ewaluacji tamtych prototypów. Najwyraźniej obaj mi się spodobały. Silnik zrobił na nich spore wrażenie. Nie mogli uwierzyć, że wykonano go ze złomu. Można go zamontować w zmodyfikowanej ciężarówce. Od razu zwerbowali śmieciarza i dodali silnik do listy zapasów do stworzenia. O kieszeni też mówili dobre rzeczy. Zawarliśmy już umowę, więc znajdziesz kieszeń w kwaterze. Jeśli chcesz dostosować plecak, zahacz o kwaterę. W każdym razie mam nadzieję, że docenisz ich wysiłek i wypróbujesz nowy sprzęt. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw.
Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. Sam, nie wiem, czy wiesz, ale możesz dostosować plecak w swojej kwaterze. Może spróbujesz?